Szanowni Państwo, z dniem 19 października 2015 roku spółka PGK Dolina Baryczy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, umożliwiła wykonanie tych przyłączy poprzez prolongowanie spłaty za ścieki na okres 6 miesięcy. Znaczy to tyle, że mieszkańcy przez okres 6 miesięcy nie będą płacić za ścieki, a uzbierana kwota należności rozłożona będzie po upływie okresu 6 miesięcy na kolejne 36 równych rat bez odsetek. Te pieniądze, które wydalibyście Państwo w tej chwili na opłatę za ścieki, mogą posłużyć jako kapitał i wkład własny do wykonania przyłącza. Jest to program, który obowiązywać będzie do 18 grudnia. My również, chcąc udogodnić Państwu wykonanie wszystkich czynności cywilnoprawnych, do 18 grudnia pracować będziemy na wydłużonym okresie pracy, to znaczy w poniedziałki, czwartki i piątki spółka PGK i jej biura i tak zwana utworzona indywidualna obsługa klienta pracować będzie do godziny 18. Ponadto program ten zakłada również, że wszystkie warunki przyłączenia i odbiory wykonywane będą nieodpłatnie, w związku z czym zyskujecie Państwo około 150 zł, które również możecie przeznaczyć na wykonanie tego przyłącza. Chcę Państwa bardzo serdecznie zachęcić do skorzystania z tej formy pomocy, gdyż nie zostało nam już dużo czasu i wszystkie organa, które mają w swojej mocy sprawczej kontrolowanie przyłączy i gospodarowanie ściekami będą w tej chwili bardzo surowo karać tych, którzy są oporni i którzy nie korzystają z różnych form pomocy, a ścieki odprowadzają niestety do rowu lub w działkę, na posesji której to szambo się znajduje. Do tej pory były prowadzone kontrole, były to kontrole informacyjne, natomiast od tej pory do 15 listopada macie Państwo dyspozycję z gminy, że będą to formy upominawcze. Po 15 listopada na pewno będą nakładane kary administracyjne i wszczęte postępowania w postaci wydawanych decyzji nakazujących wpięcie. Chcę Państwa bardzo serdecznie zachęcić z formy pomocy. Dziękuję serdecznie.